Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię wam partię, która została rozegrana w internecie pomiędzy Magnusem Carsenem a paramem Maxudlo irańskim super arcymistrzem. Panowie grali systemem pucharowym w Speed Chess Championship. W takim turnieju, w którym bierze m.in. udział Jan Krzysztof Duda, będzie się mierzył z Karuaną 15 listopada, prawdopodobnie, ale dziś nie o tym. Moi drodzy, przejdźmy do analizy tej fajnej partii dokładność wykonywania ruchów przez Magnusa Karsena po prostu powala, zobaczcie sami posunięcie D4, Ten, tym ruchem rozpoczął partię Irańczyk, Magnus odpowiedział ruch D5, no widzimy symetria nam się szykuje tutaj taki gambit hetmański, jeszcze nie wiadomo jaka będzie teoria, w tym momencie skoczek F3 i Magnus Carsen zagrywa skoczek F6, widzimy na razie symetrię, więc białe mają szansę, oczywiście Tutaj troszkę żartuję. Posunięcie C4, czyli przymierza się tu biały do gambitu hetmańskiego. No i Karsen odpowiada ruchem C6. Już ten ruch C5 zagrany nie był symetrycznie. Chociaż myślę, że nawet jak Carsen by to zagrał, może nie miałby aż takich wielkich problemów, żeby może zwyciężyć w tej partii. Ale, moi drodzy, przejdźmy może do, dalej do rzeczy. Tutaj Iranczyk zagrał E3. No, ruch E3 jest ruchem naturalnym: goniec pilnuje pionka i gra gitara. W tym momencie Carlsen to wykorzystuje, ten ruch E3, i postanawia swobodnie rozwinąć figurę. Mianowicie goniec F5. Taki ruch. Jest ruchem normalnym, polecam. Również goniec g4 byłby ruchem naturalnym, żeby związać skoczka z hetmanem. Dlaczego też nie można zagrać gońcem f5? No jak gra tak mistrz świata, bierzmy z niego przykład. Goniec e2 ze strony białych, posunięcie e6. No i teraz widzimy, że tutaj powstaje nam taka struktura pionków, może yy, podświetle. Yy, są to, jest to struktura pionków obrony słowiańskiej. Z dobrą wersją, taką między innymi, że jest goniec białopolowy, wyprowadzony już na F5, więc nie ma problemów z wyprowadzką z tym gońcem. Często są też problemy, przede wszystkim w obronie francuskiej, ale jedziemy dalej. Tutaj nastąpiła roszada. Skoczek z B na D7. Wyprowadzać figury naturalnie trzeba. Myślę, że większość z nas by takie ruchy wykonywała, więc to jeszcze nie jest jakaś tam super dokładność Magnusa Kersena. To są dość proste posunięcia. Posunięcie B3. No i teraz na chwilę się zatrzymam. I jestem ciekawy, jaki ruch byście wykonali. Moi drodzy, tutaj przede wszystkim należałoby prawdopodobnie zagrać gońcem na D6, goniec E7. To są bardzo naturalne posunięcia. Oczywiście trzymamy tutaj strukturę pionków, bo po każdym wybiciu odbijamy pionkiem na przykład z E. Z C to też jest oczywiście możliwe. No ale nie Magnus Karsen, Magnus Karsen zagrywa już posunięcie bardzo, bardzo dokładne. Mianowicie skoczek E4. Tutaj e, pragnę nadmienić, po co ten ruch i co ten ruch daje. Mianowicie, e, przede wszystkim zabrania tutaj skoczkowi na C3 e, wyprowadzki. E, Między innymi po takim ruchu, na przykład e, skoczek D2, skoczek wskakuje na C3. Może jeszcze raz tu podświetle, Skoczek D2 i wskakuje skoczek na C3 z wymianą tego gońca białopolowego. Para gońców byłaby po stronie czarnych, myślę, że całkiem przyjemnie. I głównie to chyba o to chodzi. E, tutaj e, przede wszystkim trzeba próbować grać goniec B2 i skoczek na C3. Taki skoczek w centrum już troszeczkę przeszkadza. Troszeczkę przeszkadza. Nie jest to oczywiście jakiś błąd ze strony białych, ale to już jest taka Malutka zaczepka ze strony czarnych. Tutaj można by było zagrać skoczek z F na D2 i problemy ze skoczkiem się kończą, ale pozycja wyrównana będzie na pewno na korzyść dla czarnych. W tym momencie białe zagrały goniec na B2, no i Carson zagrywa goniec D6. Zobaczcie, że gońce. Szykują się tutaj na króla. Te gońce przecinają oczywiście i diagonale z prawej strony, ale już tutaj na H2 widzimy, że jest zaczątek jakiegoś małego ataku w połączeniu z tym skoczkiem, aż się prosi, żeby tymi pionkami przesuwać się wyżej i atakować króla. Co było dalej? Skoczek z d 2 zagrały białe. No i teraz bardzo ciekawy ruch Mistrza Świata. Może nie tyle co komputerowy, co rzadziej spotykany dla oka, że tak się wyrażę. No i spróbujmy zgadnąć to posunięcie. Ja już oczywiście pokazuję, jest to posunięcie hetman B8. Tutaj też zamiast hetman B8 możliwe jest zagranie na przykład hetman F6 z atakiem przyszłości na króla. Tak też można próbować grać, ale hetman B8 jest też ciekawe. Wspomaga przede wszystkim gońca i staramy się tutaj atakować punkt H2. Ktoś by powiedział dlaczego hetman b8 a nie hetman c7 mianowicie po hetman c7 mogłoby nastąpić c5 i goniec musiałby się wrócić na przykład na e7 a po takim zagraniu teraz c5 ten goniec ma tutaj furtkę na c7 i dalej jest atak na h2 myślę że to głównie o to chodzi posunięcie g3 widzimy tutaj białe lekką e, panikę zasiały no, posunięcie G3 oczywiście troszeczkę broni e, punktu H2, ale daje pewne możliwości, i tutaj e, śmiem twierdzić, że Carson na pewno pracuje z jakimś dobrym programem szachowym, może z Alpha0, może testuje Alpha0, ciężko powiedzieć, ale posunięcie H5, często stosowane przez e, programy na najwyższym poziomie. Czyli aktualne prawdopodobnie programy. Takie ruchy pionkami bandowymi są ostatnio dosyć popularne. Takie mam wrażenie, przynajmniej. Jak się mylę, to mnie poprawcie. No ale to są takie już punkty zaczepienia. To też jest naturalna sprawa, ideowa, bo jeżeli mamy tutaj taki domek, to często chcemy rozbijać ten domek poprzez zagranie posunięcia pionkiem bandowym. No i w tym momencie tutaj białe nie wytrzymują lekko ciśnienia i następuje. Bicie na E4. No i pytanie: czym odbić? Czy gońcem, czy pionkiem? Psuć sobie tutaj strukturę tych pionków. Większość z nas pewnie by wybiła gońcem. Nie, 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 moi drodzy. Bijemy oczywiście pionkiem, atakujemy tutaj skoczka. To też jest takie dobre komputerowe, bym powiedział, zagranie. Aczkolwiek e, ludzie też taki ruch zagrywają. No. To gra Mistrz Świata. Moi drodzy, w tym momencie białe zagrały skoczek H4. No i widzimy, że skoczek ma chętkę tutaj na gońca. O, nic z tego. Goniec zagrywa na H3 z tępem, atakuje tutaj wieżę. No ale białe zagrywają dosyć ciekawe, agresywne posunięcie. Jest to posunięcie D5. Bardzo ciekawy ruch, moi drodzy. Bardzo ciekawy ruch. No teraz tak, jeżeli nastąpiłoby na przykład bicie na F1, no to tutaj może się zadziać niezła rzeź. Możemy wtrącić DE, no i po wtrąceniu DE mamy odbicie tutaj gońca na F1. Jest jakość mniej, ale pozycja strasznie się sypie się przede wszystkim dla białych. Skoczek, który jest w natarciu na G6, goniec w natarciu na G7. Tutaj opcje na H5. No, wielkie możliwości ze strony białych się pojawiają. Ta pozycja jest, no, że tak powiem, troszeczkę naprawiona ze strony białych. Jeżeli tutaj czarne by się pokosiły na, na tą wieżę na F1, no, nie są to łatwe, oczywiście, zagrania. Tutaj Carson wybiera takie, taką odpowiedź dosyć bezpieczną, mianowicie goniec E5. No, goniec E5 przede wszystkim blokuje tego potwora. Ta wieża nie ucieknie, ale zamiarem białych raczej nie jest zbicie wieży, chyba że na czysto w bezpiecznej pozycji tak. Głównie tutaj chodzi o stworzenie jakichś takich. Um, Pozor, może nie pozornych ataków, stworzenia ataków przede wszystkim, no i potem pchanie się pionkami oczywiście tutaj na skrzydle, więc czasem groźba jest silniejsza niż jej wykonanie, bardzo ważne powiedzonko w szachach. i drodzy, tutaj nastąpiło bicie na E6, ruch wtrącony, no i teraz tak, jeżeli zbijemy na B2, no to dostajemy chyba mata, Hetman bije na D7, potem bijemy na F7 z matem, więc trzeba odpowiedzieć, no nie możemy wybić pionkiem na... E6, bo będzie wtrącony ruch bicie na H5 bardzo ostro się tutaj zaczyna dziać no ale Carson to uspokaja spokojnym posunięciem goniec, bije na E6 i widzimy, że taki ruch już nie przechodzi, bo wisi goniec więc białymi trzeba wybrać jakąś opcję bezpieczniejszą, no goniec wybił na E5, no i oczywiście Hetman pięknie wybija na E5 centralizując tutaj ładnie Hetmana, wszystko się trzyma, a groźby dalej pozostają widzimy jeszcze Hetman przy okazji wspomaga pionka na H5, który jest, nie jest już taki ważny, nawet jakbyśmy tego Pionka e, stracili czarnymi, to się otwiera nadal wieża tutaj do, do ataku, więc e, to nie jest jakaś tam wielka krzywda. Hetman D4, no właśnie, to jest taka decyzja białych, myślę, że e, zrozumiała. Białe chcą wymienić Hetmany z możliwością e, zmniejszenia ataku ze strony czarnych. Co na to Magnus Carsen? Moi drodzy, Magnus Carsen nie przejmuje się wymianą Hetmanów. Magnus Carlsen atakuje G5, skoczek na G2 i zauważcie, że następuje ruch C5. Dalej tą wymianę hetmanów Magnus prowokuje, która zostaje przyjęta. Nawet jak nie mamy hetmanów, szansa do atakowania jest, i zobaczmy, jak to się właśnie działo. Posunięcie h4, no to jest e, ciekawe posunięcie, dosyć mocne. Jeżeli czarne by się zdecydowały na wybicie na h4, to skoczek bije na h4, i tutaj białe się nieźle e, ratują. Pozostaje słabość na h5, nie wiadomo, jak dalej się e, tutaj e, wgryzać w, w stronę tutaj w, na skrzydle w, u przeciwnika. Po, poza tym po takim ruchu G4 też skoczek wskakuje na F4 i pozycja białych myślę, że jest bardzo, bardzo dobra strategicznie, bo patrzymy na pionka H5. Wie, tutaj te linie się zamknęły przede wszystkim na G i na H, więc nic się nie dzieje. No i Karsen nie może sobie pozwolić na wybicie i na przepchanie pionka, dlatego zagrywa F6. Mój drodzy, wieża z F na D1 jakoś grać wieżami trzeba. No i teraz bardzo dokładny ruch. Ja to nazywam posunięciami arcymistrzowskimi. Śpieszmy się powoli w szachach, mianowicie król e7, nie pozwalamy wieży stanąć na d6. Wieża d2 zatem się zdwaja tutaj e, dosyć skromnie, ale zawsze. Wieża e, z a na g8, widzimy zamiary czarnych. Prosta sprawa, wieże stoją na liniach, chcemy atakować. Wieża na d1, no i teraz moi drodzy, e, chcemy atakować, ale jak to dalej robić? Bo teraz chcemy zbić na e, h4. Chcemy zbić na H4, tylko że skoczek odbija i tak naprawdę nic się wielkiego chyba nie dzieje. Jak doprowadzić do sytuacji, żeby ten skoczek stąd znikał i nie bronił tego pionka na H4? Jak do tego doprowadzić? Zadanie dla Was, moi drodzy. Można sobie zatrzymać film na sekundkę. Ja już pokazuję rozwiązanie. Skoczek na F3. Myślę, że nietrudne zagranie. Widzimy, że grożą widełki, grozimy wzięciem wieży, więc niemalże wymuszona jest ta wymiana, oczywiście. Pionek wybija na F3 i skoczek zagrywa na E1. No i moi drodzy, teraz można wybić na H4. Pozycja białych się naprawdę zaczyna mocno sypać. No i teraz tak, tutaj Irańczyk nie zbił pionka na F3, ale sprawdźmy, co by było po biciu na F3. Tutaj sprawa myślę, że jest dosyć prosta. Bicie na G3, bicie na G3, wieża bije na G3. Król F2 musi bronić skoczka. No i moi drodzy, taki ruch wieża G4 e, tu też można, bo H4 nie można próbować, można wieża H3 zagrać, przepraszam. E, już mówię dlaczego nie można zagrać H4, bo jakbyśmy zagrali H4, tutaj jest opcja bicia i wieża Podwisa. <laughs> po takim prostym ruchu wieża G4 pozycja białych jest bardzo ciężka, skoczek nie ma za bardzo gry widzimy z żadnej ze stron, a pion więcej lepszy goniec, żadnych szans na kontrę, co jest bardzo ważne. Carson lubi tak grać. Każdy szachista zresztą lubi tak grać. Pionek więcej, to już się powtarzam. No myślę, że technicznie tutaj czarne bez problemu sobie by poradziły. Jak było dalej? Moi drodzy, po tym posunięciu białe zagrały skoczek d3 z opcją na lepszą placówkę albo wybicie na c5. Tutaj nastąpiło bicie na g3 w tym momencie. No i teraz tak Tutaj zostało zagrane skoczek F4, ale zastanówmy się, co by było na przykład po biciu na C5. Po biciu na C5 następuje bardzo fajne posunięcie H4. No i teraz tak, jeżeli skoczek wybija tutaj gońca, bo widzimy, że grozi teraz wieża D7. Oczywiście, jakbyśmy wybili królem. E, królem na E6, tutaj się nic nie dzieje złego dla czarnych, bo ten król zawsze się chowa, ale jest fajna niespodzianka. Fajna niespodzianka dla białych, mianowicie H3. Ruch trącony, bardzo groźny, dlatego że grozi H2 i grozi G2 z matem, więc jakoś trzeba zareagować. E, mianowicie tutaj mogłoby nastąpić wybicie, jeżeli wieża by, by wybiła, no tutaj pomijam fakt, jak król na przykład ruszy na H1 albo na H2, jeśli na H2 to wieża G2, moi drodzy, i po wybiciu e, wybijamy tutaj z szachem i w następnym ruchu wieża na H1 e, i wygrywamy po prostu materiał. E, jeżeli król H1, e, czyli na to pole wrogu, to wtedy spokojnie wybijamy na E6 i realizujemy przewagę materialną. Król bezpieczny, tak naprawdę, jakieś tam szachy mogą nastąpić, ale ten król się zawsze może schować. Myślę, że to jest dosyć łatwe, ale jeśli by nastąpiło król F2, to mamy szacha. Krus bija na F3 i bardzo proste zagranie. Wtrącenie na D2, bicie na D2, H2, moi drodzy, doprowadzamy. Oczywiście jak zbije tu wieża, wieża bije, skoczek odchodzi gdziekolwiek, no to bijemy pionka. Dlatego lepszym zagraniem, no w tej sytuacji już przegrane jest zagranie wieża D1 mimo wszystko. Jak dorabiamy Hetmana, wieża bije, wieża bije. Techniczna wygrana również ze strony czarnych. Jakość więcej, próbujemy zbijać te pionki w tar w... Wtargnąć wieżą wystarczy na A1 i próbować zbijać pionka A2. Króla podprowadzić wyżej. No i wygrywać. Wiem, że to się łatwo mówi, ale y, dosyć łatwo to chyba y, można zrealizować. Y, w takim razie przejdźmy do rzeczy. Tutaj Skoczek zagrał na F4. Y, no i karsen zagrywa posunięcie H4. Wzmacnia te pionki. No, pozycja robi się katastrofalna. Już jest katastrofalna. Wieża D6 z nadzieją na jakieś bicie. No ale karsen zagrywa mega dokładne posunięcie. Mianowicie... Goniec na G4. E, niby przesłania tutaj wieżę, ale po jakichś wybiciach na G3 zawsze jest F2 z odsłony i wieża ginie. Zauważmy, że goniec, nawet jak wejdzie sobie troszkę do ataku, to on dalej kontroluje tutaj bardzo ważne e, pola, nie, nie pozwalając na żadne szachy. Skoczek D5 oczywiście też nie wchodzi, bo król wybija po prostu wieżę. Wieża z szóstki wróciła na D2. No i posunięcie H3. Moi drodzy, nastąpiło bicie na G3. Większość z nas by zagrała tutaj na F2 z szachem i wybiła na D1 racja. To też wygrywa, tak też można grać, ale dokładniejsze jest, moi drodzy, H2. No naprawdę mega dokładność, bo jeżeli teraz by zostało zagrane, wieża bije na H2, to mamy F2 z szachem i widzimy, że ta wieża już nie jest broniona i bijemy ją po prostu za darmo. Król H1 nastąpiło w partii i posunięcie F2. Wykańczamy przeciwnika w dosyć prosty sposób, myślę. To się też łatwo mówi. Panowie tutaj grali, moi drodzy, tempem 3 minuty plus 1 sekunda, a Carlsen zagrywa mega dokładne ruchy. Ktoś powiedział, że Carlsen jest na tyle silny, że on w blica potrafi grać ruchy tak silne jak w partii klasycznej. Coś w tym jest, moi drodzy. Bierze F1. No i goniec F3. Jedyny ruch to jest skoczek na G2. Moi drodzy, jak zagrać białymi, żeby szybko wygrać materią? Zadanie dla Was. Mianowicie, tutaj wystarczyłoby zagrać w następujący sposób. Goniec bije na G2. Bardzo łatwe zagranie. Król bije, dorabiamy hetmana. Jeżeli wieża wybija, wybijamy do końca. No i tutaj, jak król wybija, przepraszam, król wybija wieżę, no to dorabiamy hetmana. Z następnym praktycznie matem. No i jak ich król na przykład wybija, no to zostajemy z wieżą więcej. Prosta sprawa. Magnus Carlsen tak nie zagrał. O dziwo. Nie wiem, czy to jest na zasadzie przeoczenia wątpie. Możliwe. Możliwe, że to było jedyne przeoczenie w partii. No ale zagrał też ruch wygrywający. Wieża bije na G3. Tutaj każde ruchy tak naprawdę wygrywają. Wieża z F na F2. Tu się niby wszystko broni. No i teraz pytanie, czy wymieniać wszystko do końca. Otóż moi drodzy, nie. Goniec E4. I czy dacie wiarę, że w tym momencie białe się poddały? Dlaczego? Stoi tak zwany praktycznie sukcfang, no tutaj jest związanie na Amen. Skoczek się nie może poruszyć, jedynie wieża gdzieś tam może sobie ruszać w jedną i w drugą stronę, żeby pilnować jedynki, żeby nie było doprowadzenia pionka do hetmana. Ja pokażę przykład, jak można zrealizować tą przewagę czarnymi w bardzo prosty sposób. Mianowicie po takim ruchu gonie C4, wieża mogłaby ruszyć na F1. Tutaj wystarczy, znaczy tutaj wystarczy zagrać F5, wieża by sobie grała w miejscu. Podchodzimy królem, wieża gra w miejscu, podchodzimy królem. Wieża jakby na przykład chciała zagrać wieża na F4, e, no to bijemy tutaj na G2 do końca, doprowadzamy Hetmana, wieża F2, no i podchodzimy królem. I teraz na przykład jak nastąpi szach, to mamy ruch e, król H3. Po wybiciu gońca, który już e, tutaj groził wybiciem na maksa, e, zbijamy pionkiem, no i jakość więcej, partia po prostu jest wygrana. Moi drodzy, dokładność karsena w tej partii to 98,9%. E, Procenta zgodności z programem szachowym. Myślę, że wszyscy wiemy, że Carlsen grał uczciwie. No, siła gry jest jego po prostu fantastyczna. Bardzo fajna partia. Myślę, że debiut dla ludzi, którzy grają słowiańską. Bardzo dobry przykład na grę. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. No i pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.